organizacje pozarządowe, które wspierają rozwój aktywnych społecznie gospodyń, w tym koła gospodyń wiejskich, miały możliwość zgłoszenia po jednej inicjatywie. Dofinansowanie jednego projektu mogło wynieść maksymalnie 7 tysięcy złotych. Dzięki temu beneficjenci będą mogli zakupić potrzebny sprzęt gastronomiczny, stroje ludowe, nagłośnienie, a także zorganizować pikniki integracyjne i inne wydarzenia, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Dla mnie ważne, że patrząc w lata poprzednie, mamy cały czas, że tak powiem, zwiększenie ilości tych kół chętnych, aby pozyskiwać tego typu finansowanie. Dofinansowanie dostało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Jarosławic, które działa od 2018 roku. Na początku grupa liczyła 10 osób, ale ciągle się rozrasta i obecnie ma już ponad 30 członków, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dofinansowanie dostaliśmy na 7 tysięcy na zakup stołów w remizie naszej strażackiej, którą mamy podpisaną umowę wynajmu ze strażą Jarosławic, i na stroje, więc bo nie mamy jeszcze stroi, bo tak było, nie było okazji. Dofinansowanie w wysokości 7 tysięcy złotych otrzymało również Koło Gospodyń Wiejskich Kotarwiczanki. Dotyczy to wyposażenia Koła Gospodyń Wiejskich, czyli tak, mamy tutaj w zamyśle zakup grilla, warnik, termos, oczywiście takie większe po prostu gary, patelnie. Jest to takie bardzo dobre wyposażenie dla koła. Całkowite dofinansowanie na realizację 249 projektów zgłoszonych przez Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego wyniosło blisko 2 miliony złotych.